Witamy w programie Dialog z Biblią z tej strony Tytus Gudzowski i Arkadiusz Bojko. Chrześcijanie, teolodzy i pasjonaci Biblii, zapraszamy do wysłuchania. Drodzy słuchacze, kontynuujemy temat świątyni, odbudowy świątyni, Jezusa w świątyni, antychrysta w świątyni i tych wszystkich tematów, które dzisiaj stają się tak gorące, właśnie za sprawą wojny w strefie gazy pomiędzy Izraelem a Palestyną. Ale chciałbym zrobić takie jedno wyjaśnienie. W zasadzie robimy coś, co nie było naszym zamiarem, bo naszym zamiarem nigdy nie było tworzenie kanału polemicznego. Pomimo tego, że niektórzy w ten sposób chcieliby budować swoje zasięgi, naszą nadzieją, kiedy tworzyliśmy ten kanał, było to, żeby po prostu otwierać Pismo Święte i pomagać ludziom lepiej je zrozumieć, zobaczyć lepiej Jezusa Chrystusa. Właśnie w Piśmie Świętym, również w Starym Testamencie, bo przecież Stary Testament opowiada o Jezusie Chrystusie wcale nie w mniejszym stopniu niż Nowy Testament. Ale ze względu na to, co dzisiaj się dzieje, też ze względu na pewne komentarze, które czytamy, które widzimy, w których pytacie się nas, jakie jest nasze stanowisko, właśnie ze względu na to stwierdziliśmy, że w porządku trzeba zacząć taką serię, w której będziemy po prostu opowiadać o świątyni. Jest to kolejny podcast z tej serii. I oczywiście zachęcamy do tego, żeby przesłuchać również poprzednie. Sęk w tym, że dzisiaj również nie wykończymy tego tematu. I żeby nie wykończyć i siebie, i naszych słuchaczy, to akurat po tym dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taką chwilową przerwę. Myślę, że być może w kwietniu, na początku kwietnia po świętach wielkanocnych wrócimy do tematu. Bo też czytamy Wasze komentarze i widzimy w tych komentarzach, kiedy prosicie nas jeszcze o to, żebyśmy się odnieśli do Ezechiela, do Mateusza, 24 rozdział. Musielibyśmy się jeszcze odnieść do paru innych kwestii, do których my byśmy chcieli się odnieść, żeby ten temat jeszcze lepiej zrozumieć. A zatem czeka nas przynajmniej jeszcze kilka dużych audycji związanych właśnie ze świątynią. I na pewno do tego wrócimy. Dzisiaj chcielibyśmy się zająć kolejnym tekstem, na który niektórzy się powołują, żeby udowodnić właśnie, że ta świątynia nie ma być odbudowana. Jest to tekst z Księgi Daniela, 9 rozdział, ale zanim będziemy omawiać ten tekst, spróbujmy podsumować sobie zeszłotygodniową audycję. A więc w ubiegłym tygodniu przyjrzeliśmy się jednemu z dwóch tekstów, który podawany jest jako argument tego zrozumienia, że będzie wybudowana świątynia w Izraelu i w tej świątyni zasiądzie antychryst. To był tekst z drugiego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan z drugiego rozdziału. Konkretnie chodzi o wiersz czwarty, natomiast my przyjrzeliśmy się wierszom od pierwszego do czwartego, zwróciliśmy uwagę na wiersz siódmy. Nawet jeden z naszych słuchaczy zauważył, że szkoda, że nie poruszyliśmy tekstu piątego i szóstego ale ten piąty i szósty tekst praktycznie jeszcze wzmocniłby nasz wniosek dotyczący tego tekstu, a więc zwróciliśmy uwagę naszym słuchaczom, że apostoł Paweł używa specyficznego słowa na opisanie tej świątyni, w której ta postać, ta potęga miałaby zasiąść. Jest to słowo naos. I kiedy przestudujemy wszystkie przypadki w listach apostoła Pawła, kiedy Paweł wypowiada się o świątyni, Paweł używa słowa naos w jednym tylko kontekście. Mamy pięć przypadków w Nowym Testamencie, kiedy użyte jest to słowo przez apostoła Pawła. W żadnym z tych przypadków apostoł Paweł nie używa tego słowa na opisanie świątyni jako budynku. W każdym z pięciu przypadków używa tego słowa na określenie kościoła ludu Bożego, naśladowców Chrystusa. A więc w naszym zrozumieniu ten ktoś, o kim pisze Paweł w liście do Tesaloniczan, tak swoją drogą ktoś, kto zgodnie ze słowami tego listu działa już w czasach apostoła Pawła i będzie działał i objawi się aż w ostatecznych czasach, nie zasiądzie w świątyni, która jest budynkiem. Apostoł Paweł mówi o odstępstwie, które będzie dotyczyło naśladowców Jezusa Chrystusa, Kościoła, co więcej, odstępstwie, które zacznie działać wewnątrz kościoła, nie dotrze do kościoła z zewnątrz. I tutaj bardzo wyraźnie chcielibyśmy zaznaczyć, że to, że znajdujemy właśnie taki pogląd biblijny na świątynię jako kościół, jako grupę osób wierzących, i w związku z tym nie odnajdujemy tej idei odbudowy świątyni, która miałaby mieć miejsce teraz, to nie znaczy, że Jesteśmy antysemitami, bo czasami niektórzy próbują stworzyć taką fałszywą alternatywę: albo walczymy o odbudowę świątyni, albo nienawidzimy Żydów. A sen w tym, że my kochamy i Żydów, i Arabów, i Hindusów, i wszystkich innych, i mamy taką nadzieję, że faktycznie przyjdzie taki czas, że wszyscy poznają Jezusa Chrystusa, zakochają się w Nim, zostaną chrześcijanami, nawrócą się. I będą mogli prowadzić piękne życie razem z Panem Bogiem. Chciałbym wyraźnie powiedzieć, że my nie twierdzimy, że świątynia nigdy nie zostanie odbudowana. Prawda? My nie, nie dajemy takiego twierdzenia. Być może będzie. Natomiast, jako biblijni chrześcijanie, jeżeli mielibyśmy uwierzyć w taką wizję przyszłości, chcielibyśmy, aby opierała się ona na solidnych podstawach biblijnych. I na dzień dzisiejszy takich podstaw nie znajdujemy, ponieważ w naszym zrozumieniu, przy uczciwym podejściu do tekstu biblijnego, ten tekst z Nowego Testamentu nie rysuje takiej wizji. W naszym zrozumieniu mówi o zupełnie czymś innym. A zatem my uznajemy, że świątynia być może będzie odbudowana, tylko w naszym rozumieniu Pan Bóg tej świątyni po prostu nie potrzebuje. A dodatkowo, jak na razie przynajmniej. Nie widzimy, aby Pismo Święte kreśliło taką wizję wydarzeń czasów końca. No to przechodzimy do tematu. Dzisiaj będziemy zajmować się kolejnym tekstem, który mógłby, zdaniem niektórych, dowodzić tego, że faktycznie trzecia świątynia, w której zasiądzie Antychrys, powinna być odbudowana. I ten tekst zawarty jest w księdza Daniela, 9 rozdział, 27 werset, gdzie jest napisane tak: W przeciągu jednego tygodnia umocni on przymierze z wieloma. W połowie tygodnia zniesie ofiarę krwawą i ofiarę pokarmową, natomiast ochydy spustoszenia rozprzestrzenią się aż do swej pełni, a wówczas wyznaczona kara spadnie na tego, który dokonał spustoszenia. I tutaj pozwolę sobie przywołać komentarz przytaczanego już we wcześniejszych audycjach Hala Lindsey, który mówi tak, że zaimek on odnosi się do antychrysta, który zawrze przymierze z Żydami. Później zerwie to przymierze i spowoduje zaprzestanie służby w żydowskiej świątyni według porządku mejżeszowego. Musimy zatem wyciągnąć wniosek, że trzecia świątynia zostanie odbudowana na jej starożytnym miejscu w Jerozolimie. Moje pytanie, Arku, czy musimy przyjąć takie rozumienie? Musimy przede wszystkim skonfrontować tekst w jego kontekście. Poprzednią audycję zakończyliśmy tym sprawozdaniem o wierzących w Berei, którzy byli zdaniem autora szlachetniejsi niż ci w Tesalonice, ponieważ na każdy dzień badali pisma, czy tak się rzeczy mają. I żyjemy w czasie, kiedy Pismo Święte jest dostępne, żyjemy w czasie, kiedy myślę wszyscy nasi słuchacze mają pełną swobodę korzystania z tekstu Pisma Świętego. W związku z tym to co chcemy dzisiaj zrobić, chcemy nie tylko przyjrzeć się temu jednemu tekstowi, ale przyjrzeć się całemu fragmentowi, w którym ten tekst się pojawia, zrozumieć i kontekst literacki, co było przed, co było po, zrozumieć sytuację, w której ten tekst został wypowiedziany, i stosując zasady studiowania Pisma Świętego, z których jedna mówi, że tekst Pisma Świętego powinniśmy rozumieć tak, jak jest napisany, chyba że w samym tekście mamy wyraźne wskazania na to, aby rozumieć ten tekst inaczej. I będziemy chcieli przeczytać cały ten tekst, zostawić komentarz, taki czy inne komentarze, zostawić się na, na boku i zobaczyć, do jakich wniosków możemy dojść, czytając tekst Pisma Świętego. Czyli co: potrzebujemy poznać kontekst, bo jeżeli faktycznie wyrwiemy sobie tylko ten 1,27 werset, to w zasadzie można go przypisać do. Różnych postaci, które mogłyby się pojawić, albo nie. Natomiast, jakby księga Daniela, dziewiąty rozdział jest ewidentnie w bardzo konkretnym kontekście pisana, i ten kontekst jest podany w tekście. Wystarczy po prostu się cofnąć. Czyli Daniel, który jest jednym z wygnańców ludzkich, jest już prawie 70 lat w niewoli babilońskiej i widać, że ma pewne obawy, coś siedzi w nim i nie jest pewny, jak się potoczy przeszłość. I chce to wiedzieć. I chce wiedzieć, co się stanie. I czytamy właśnie w tym kontekście ten dziewiąty rozdział i pierwszy werset, gdzie jest napisane tak. W pierwszym roku panowania Dariusza, syna Ahasuerosza, z rodu Medów, który został królem w królestwie chaldejskim, w pierwszym roku jego panowania, ja, Daniel, zbadałem w księgach liczbę lat, które według słowa pana skierowanego do proroka Jeremiasza, powinny upłynąć od zburzenia Jerozolimy. Miało ich być siedemdziesiąt. I trzeci werset mówi: Zwróciłem więc twarz do pana Boga, aby się modlić i zanosić błagania, poszcząc w worze i popiele. Modliłem się do pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem. Myślę, że na samym początku mamy bardzo ważną wskazówkę dotyczącą tego, jak poszukiwać zrozumienia pisma świętego. Daniel mówi, że były pewne treści w proroctwie Jeremiasza, które go zaintrygowały. Które chciał zrozumieć. To były jakieś słowa, jakieś przepowiednie dotyczące 70 lat zburzenia Jerozolimy, wygnania, jakkolwiek byśmy je w tym momencie nie rozumieli. I żeby zrozumieć je lepiej, Daniel po pierwsze sięga do tekstu źródłowego, prawda? On studiuje księgę proroka Jeremiasza, żeby zrozumieć, co Jeremiasz napisał. Chce poznać treść, a później, aby rozumieć tę treść właściwie, modli się to Pana Boga. I dzisiaj chcielibyśmy naszym słuchaczom zaproponować te dwie proste metody. Sięgajmy do tekstu źródłowego. Jeżeli mówimy o Biblii, mówmy o Biblii ze zrozumieniem tego, co w Biblii jest napisane. A dwa, jeżeli chcemy szukać lepszego zrozumienia tekstu biblijnego, nie szukajmy kolejnego filmu na YouTube. Wyłączmy telefon, wyłączmy komputer, poświęćmy się modlitwie i studiowaniu tekstu biblijnego. I nawet dzisiaj, kiedy my rozmawiamy, kiedy Państwo słuchacie tego, co my mówimy, zachęcamy Was do tego samego. Kiedy skończycie słuchanie tej audycji, wyłączcie telefon, pójdźcie do Waszego pokoju, weźcie Waszą Biblię, przeczytajcie spokojnie tekst i módlcie się do tego, aby Pan Bóg otworzył Wam oczy zrozumienia, jak ten tekst powinien być właściwie zrozumiany. Żeby pewne rzeczy lepiej wybrzmiały. Warto zaznaczyć, że Daniel i Jeremiasz bardzo prawdopodobne, że się znali. Daniel co prawda był wtedy młodym chłopcem, kiedy prorok Jeremiasz prorokował, ale sam fakt tego, że Daniel znalazł się w Babilonie, było też efektem tego, że posłuchał proroka Jeremiasza, który faktycznie zapowiadał, mówi idźcie do Babilonu, bo dzisiaj właśnie tam będzie wasze miejsce, ale Daniel pamiętał też, że Jeremiasz nie tylko zapowiadał, że Juda pójdzie do Babilonu, ale również pamiętał, że Jeremiasz zapowiada powrót. I przeczytamy sobie właśnie to, co zapowiadał prorok Jeremiasz w 25 rozdziale i wersety od 1 do 12. I tutaj będę czytał z Biblii tysiąclecia. Słowo skierowane do Jeremiasza o całym narodzie judzkim w 4 roku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, to jest pierwszego roku Nabuchodonozora. Króla Babilonii. Prorok Jeremiasz wypowiedział je do całego narodu judzkiego i do wszystkich mieszkańców Jerozolimy, począwszy od trzynastego roku panowania Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego, aż do dnia dzisiejszego, przez 23 lata, kierował Pan słowa do mnie, ja zaś mówiłem do was niestrudzenie, a wy nie słuchaliście. Pan posyłał wam wszystkie swoje sługi proroków bez przerwy, a wy nie słuchaliście ani nie nadstawiliście uszu, by słuchać. A słowa te brzmiały: Niech każdy porzuci swoje przewrotne postępowanie, złe uczynki, a będziecie mogli zostać w ziemi, jaką dał Pan wam i waszym przodkom od dawna i na zawsze. Nie chodźcie za obcymi bogami, by im służyć. I cześć oddawać, ani nie pobudzajcie Pana do gniewu uczynkami Waszych rąk, ani nie sprowadzę na Was nieszczęścia. Ale nie usłuchaliście mnie. Wyrocznia Pana, pobudzając mnie do gniewu uczynkami Waszych rąk ku Waszej własnej zgubie. Dlatego to mówi Pan Zastępów: Ponieważ nie usłuchaliście moich słów, oto pośle, by przyprowadzić wszystkie pokolenia północy. Wyrocznia Pana. I Nabuchodonozora, króla Babilonu, mojego sługę, sprowadzę ich przeciw temu krajowi przeciw jego mieszkańcom i przeciw wszystkim narodom dookoła wypełnię na nich klątwę uczynię z nich przedmiot zgrozy pośmiewisko i wieczną ruinę sprawię że ustanie wśród nich głos wesela głos radości głos oblubieńca i głos oblubienicy terkot żaren i światło lampy cały ten kraj zostanie spustoszony i opuszczony a narody będą służyć królowi babilońskiemu przez 70 lat. A po upływie 70 lat ukaże króla Babilonu i ten naród wyrocznie pana. Ich grzechy i kraj babiloński zamienię go na wieczne pustkowie. A więc postarajmy się zauważyć, co jest w tekście, jaki jest kontekst historyczny tego tekstu. Jeremiasz podaje nam informację, że ten list, którego treść przeczytaliśmy, został napisany w pierwszym roku króla Nabuchodonozora. Jest to dokładnie ten rok, w czasie którego Nabuchodonozor stanął pod murami Jerozolimy. To tam będąc dowiedział się o śmierci swojego ojca, musiał wracać do Babilonu, żeby przejąć władzę i w tym samym roku Daniel został uprowadzony do niewoli. I Daniel, kiedy rozpoczyna dziewiąty rozdział swojej księgi, podaje nam informację, że pisze ją w pierwszym roku Dariusza, a więc jest to rok 538 przed narodzeniem Chrystusa, a więc Daniel, tak jak wspomniałeś, przybywa w Babilonie, no powiedzmy 67-68 lat. I Daniel pamięta przepowiednie Jeremiasza o tym, że Babilon będzie miał czas swojego panowania nad Judeą, nad innymi krajami. Właśnie 70 lat. Daniel wie, że ten okres dobiega końca, ale to nie jest przecież wszystko, co znajduje się w tym liście. Cała zapowiedź najazdu babilońskiego związana jest z tym, że Izrael nie dotrzymał Panu Bogu wierności. Pan Bóg mówi, dałem Wam tę ziemię, dałem ją Wam, Waszym przodkom i moim zamiarem jest to, żebyście mieszkali w niej na wieki. Ale wasza możliwość mieszkania w tej ziemi zależy od tego, jak będziecie żyć. I Pan Bóg mówi: Wasze życie nie jest zgodne z ideałami, które Wam przekazałem, w związku z tym pójdziecie do niewoli. Ale Pan Bóg wzywa, mówi: Możecie jeszcze zmienić ten los, możecie odwrócić się, możecie pokutować, ale Izrael, Juda tego nie zrobiła. I z tego względu Jeremiasz mówi: Pan Bóg sprowadzi nieszczęście. Pójdziecie do niewoli, Babilończycy przejmą ten kraj, przejmą inne kraje, wasza ziemia będzie spustoszona i ten stan rzeczy będzie trwał przez 70 lat. I Pan Bóg mówi: A później ja osądzę waszych najeźdźców. Babilon również będzie sądzony przeze mnie i w wyniku tego sądu wasza niewola będzie mogła się zakończyć. To może jeszcze warto by było zwrócić uwagę na taką rzecz, bo. Jak czytamy Jeremiasza 25 rozdział i werset 5, na przykład, no to można by było pomyśleć, że faktycznie ziemia, którą Pan Bóg dał Izraelowi, to jest ziemia na wieki dla nich, która absolutnie bezwzględnie jest ich, bo jest napisane, że będziecie mogli pozostać w ziemi, jaką dał Pan Wam i Waszym przodkom od dawna i na zawsze. Oczywiście tutaj też jest warunek, i tego warunku w ogóle nie wolno nam pomijać. Bo ten warunek jest taki, niech każdy porzuci swoje przewrotne postępowanie, złe uczynki, a wtedy będziecie mogli mieszkać na wieki. Ale warto zastawić ten jeden tekst z dziewiątym wersetem, który kończy się takimi słowami, wypełnia na nich klątwę, uczynie z nich przedmiot zgrozy, pośmiewisko i wieczną ruinę. I to już jest w kontekście tego, co się stanie, jeżeli nie będą wierni Panu Bogu. Jak również temu stwierdzeniu status quo, z którego wynikało, że Pan Bóg posyłał proroków, Jeremiasz przez 23 lata działa i mówi, a wy nie posłuchaliście, prawda? I to, co się dzieje, jest konsekwencją ich nieposłuszeństwa. Język hebrajski, kiedy mówi o tym, że to będzie na wieki, to zarówno mówi, daje wam ziemię na wieki, jak i będzie to ruina na wieki. To teraz pytanie, co ma być na wieki? No bo. Nie da się zjeść ciastka i mieć ciastko. Nie można mieć państwa i mieć ruinę państwa. Chyba że słowo "na wieki" w języku hebrajskim może być rozumiane inaczej niż być może my je rozumiemy, ponieważ kiedy my słyszymy "na wieki", odbieramy to jako bez końca, prawda? Natomiast kiedy porównamy różne teksty właśnie w Biblii hebrajskiej, które używają słowa "na wieki", wieczne, Możemy dojść do wniosku, że czasami na wieki oznacza aż do wypełnienia zamierzonego celu. Czyli widzimy tą warunkowość tutaj. Więc oni mogliby tam być na wieki, gdyby co? Gdyby byli wierni Panu Bogu. Gdyby byli posłuszni temu, do czego zostali powołani. I teraz, żeby mieć jeszcze lepszy ogląd, do czego odnosi się prorok Daniel w dziewiątym rozdziale swojej księgi, warto jeszcze zwrócić uwagę na. Inny rozdział z księgi Jeremiasza. Tym razem będziemy czytać 29 rozdział, który był napisany 8 lat po tym, który czytaliśmy wcześniej. A zatem Jeremiasz w 29 rozdziale mówi tak. Taka jest treść listu, jaki prorok Jeremiasz posyłał z Jerozolimy do pozostałych starszych na wygnaniu: do kapłanów, do proroków i do całego ludu, który Nabuchodonozor uprowadził w niewolę z Jerozolimy do Babilonii. Po wyjściu z Jerozolimy króla Jehoniasza, królowej, dworzan, przywódców judzkich i jerozolimskich, kowali i ślusarzy. Posłał go przez Eleazara, syna szafana, i przez Gemariasza, syna Hilkiasza, których wysłał Sedecjasz, król judzki, do Nabuchodonozora, króla babilońskiego, do Babilonu. Brzmiał on tak. To mówi pan zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich uprowadzonych do niewoli, których pozwoliłem uprowadzić z Jerozolimy do Babilonu. Budujcie domy i mieszkajcie w nich, zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoce. Bierzcie sobie żony i rodźcie synów i córki. Wybierajcie żony dla waszych synów i dawajcie córkom waszych mężów, by rodziły synów i córki. Pomnażajcie się tam, a niech was nie ubywa. Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za Niego, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Bo to mówi Pan zastępów Bóg Izraela. Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez waszych proroków, którzy są wśród was i przez waszych wróżbitów. Nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie śnicie. Oni bowiem prorokują wam kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich wyrocznie Pana. To jednak mówi Pan. Gdy dla Babilonu upłynie siedemdziesiąt lat, nawiedzę Was i wypełnię na Was swoją pomyślną zapowiedź, by Was znów przyprowadzić na to miejsce. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do Was, wyrocznia Pana zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie mnie wzywać, zanosząc do mnie swe modlitwy, a ja Was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie. Albowiem będziecie mnie szukać z całego serca, ja zaś sprawię, że mnie znajdziecie wyrocznie Pana. I odwrócę Wasz los. Zgromadzę spośród wszystkich narodów i z wszystkich miejsc, po których Was rozproszyłem wyrocznie Pana. I przyprowadzę Was do miejsca, skąd Was wygnałem. A więc w tych tekstach jest kilka rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Jedna to ta, przed chwilą było czytane, że Pan Bóg. Pozwolił na uprowadzenie Judejczyków do Babilonu. W 25 rozdziale król Nabuchodonozor jest nazwany wręcz sługą Bożym, prawda? Nabuchodonozor wypełnia wyrok Pana Boga. Druga rzecz, o której jest mowa miasto będzie zniszczone, ziemia będzie spustoszona, ludzie będą uprowadzeni do Babilonu, i ewidentnie z tych dwóch tekstów wynika, że będzie to na okres 70 lat. Po tym czasie Pan Bóg będzie sądził Babilon, w wyniku tego niewola się skończy i ludzie będą mogli powrócić do swojej ziemi. Taka jest treść tych obu fragmentów. Ja wiem, że gdyby przeczytać tylko końcówkę tego tekstu, który podałem z księgi Jeremiasza, to nawet moglibyśmy powiedzieć: O proszę, czy to nie jest zapowiedź tego, że Izrael wróci z niewoli, że będzie odbudowany, czy to nie jest nawiązanie do naszych czasów. Ale tekst mówi wyraźnie o tym co się wydarzy po tych 70 latach, a nie o tym co się wydarzy za jakiś tam ściśle nieokreślony czas, tak tutaj mówimy o 2,5 tysiącach lat. A więc jest to poważne wskazanie na to, że zawsze istnieje niebezpieczeństwo tego, że jeżeli weźmiemy tekst biblijny i oderwiemy go od naturalnego kontekstu, jesteśmy w niebezpieczeństwie przypisania znaczenia, którego nie było w oryginalnym zamyśle tego tekstu. Tak, jest mowa o powrocie, jest mowa o odbudowaniu, prawda, Jerozolimy. Jest mowa o zebraniu wygnańców ze wszystkich krajów, do których Pan Bóg ich wysłał, i Pan Bóg mówi: Ja zbiorę Was z powrotem na to miejsce, bo to jest miejsce, w którym Was kiedyś umieściłem, ale to dotyczy niewoli babilońskiej, to dotyczy tego, co stanie się po 70 latach. I jest jeszcze jedna rzecz. Kiedy czytamy ten dziewiąty rozdział księgi Daniela, widzimy, że Daniel w świadomości tego, że ten czas 70 lat dobiega końca, po przestudiowaniu proroctw Jeremiasza, zaczyna w poście, we włosiennicy, posypując swoją głowę popiołem, modlić się do Pana Boga. I my możemy powiedzieć, jaki jest problem. Daniel powinien się cieszyć, że za trzy lata zakończą się lata niewoli i Judejczycy powrócą do swojej ziemi. Daniel wykazuje całkiem inną postawę. A więc gdybyśmy przeczytali całą treść modlitwy Daniela, czyli poczynając od wiersza na przykład trzeciego i dalej, zauważylibyśmy, że Daniel studiuje to proroctwo w poczuciu grzechów narodu, w poczuciu swojej grzeszności, w świadomości tego, że warunkiem wypełnienia tej obietnicy była pokuta Izraela. I Daniel najwyraźniej zastanawia się, czy cel, dla którego Judejczycy zostali posłani do Babilonu, został zrealizowany. Mało tego, wyznaje grzechy swojego ludu i siebie samego i prosi o przebaczenie w nadziei na to, że Pan Bóg faktycznie przebaczy i dzięki temu to proroctwo będzie mogło się wypełnić. I naprawdę gorąco zachęcamy wszystkich słuchaczy do uważnego przeczytania całego tego rozdziału Księgi Daniela, ponieważ mamy tam no, kapitalny wzór modlitwy pokutującego grzesznika. Daniel określony jest jako ktoś, kto jest sprawiedliwy, kto ma upodobanie w oczach Bożych, natomiast Daniel w tej modlitwie w pełni identyfikuje się z grzechami całego swojego narodu i wzywa do Pana Boga, aby Pan Bóg, biorąc pod uwagę to kim jest sam, powołując się na jego miłosierdzie, a nie dobre uczynki narodu, aby Pan Bóg poprzez swoją miłość zlitował się nad narodem i żeby wypełnił swoją obietnicę. A więc to jest kontekst tekstu, który będziemy chcieli dzisiaj studiować. Daniel zastanawia się nad tym. Czy te 70 lat niewoli, spustoszonej Judei, zburzonej Jerozolimy, doprowadziły naród do tego miejsca, stanu nawrócenia, które będzie gwarantowało to, że Pan Bóg tę wypowiedzianą obietnicę, że po 70 latach wrócicie, będzie rzeczywiście mógł wypełnić? I sądzę, że należy tutaj podkreślić jeszcze jedną rzecz że w tym wszystkim o czym mówimy najpierw ma dojść do pojednania z Bogiem, a później do odzyskania ziemi. Mam wrażenie, że dzisiaj niektórzy chcieliby, żeby to było zupełnie odwrotnie. I w tym kontekście trzeba oczywiście badać księgę Daniela, 9 rozdział od 24 wersetu, ale tym zajmiemy się po biblijnym ABC. Zapraszam na biblijne ABC. Hasło na dziś to Herod Wielki. Herod Wielki był królem Judei i całej Palestyny w czasie narodzin Jezusa. Pochodził z podbitej ziemi Idumei, której mieszkańcy zostali zmuszeni do przyjęcia judaizmu. Był więc Żydem ze względu na obywatelstwo, lecz praktyka życia zdradzała go jako Hellenistę. Otaczał się hellenistycznymi doradcami, ale zabiegał też o swoje poparcie wśród Żydów. Ci nie darzyli go sympatią ze względu na jego pochodzenie, bliskie związki z Rzymem i skandale związane z życiem prywatnym. W 40 roku przed Chrystusem został mianowany królem Judei z ramienia Senatu Rzymskiego, a jego władzę potwierdził Oktawian, oddając mu ziemię zagarnięte wcześniej przez Kleopatrę. Herod zasłynął z wielu kolosalnych projektów budowlanych, z czego najważniejsza dotyczyła rozbudowy świątyni jerozolimskiej, zwaną do tej pory świątynią Zorobabela. Rozbudował jej podstawy, tworząc większą platformę, której pozostałością jest zachowana do dzisiaj ściana płaczu. Innym wielkim projektem była Cezarea, zbudowane od podstaw miasto i port morski. Wraz z pałacem, świątynią poświęconą rzymskiemu cesarzowi, teatrem i hipodromem. Była ona oficjalną stolicą rzymską w Judei. Pismo święte sprawozdaje, że król Herod, na wieść o narodzeniu potomka Dawida w Betlejem, wydał rozkaz wymordowania wszystkich niemowląt w mieście. Nie zostało to zapisane w historii świeckiej, lecz pozostaje to w harmonii z innymi znanymi aktami okrucieństwa Heroda. Niektórzy badacze, opierając się na liście do Rzymian, wysuwają tezę, że wśród potomków Heroda byli chrześcijanie. Godne zastanowienia jest to, że pomimo ogromnych zdolności politycznych, bogactwa i przydomku wielki, królestwo Heroda nie przetrwało, a on sam zmarł, będąc znienawidzonym przez swoich poddanych. W przeciwieństwie do niego, Jezus Chrystus, choć nie posiadał żadnej armii, bogactw czy politycznych koneksji, i który nigdy nie podróżował poza tereny Palestyny, ma na całym świecie swoich naśladowców, którzy w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat byli gotowi oddać nawet swoje życie za wierność głoszonym przez niego naukom. Witamy po przerwie. W dzisiejszej audycji przyglądamy się bliżej. Księdza Daniela 9 rozdział, 27 werset, który jest jednym z tekstów często podawanych jako dowód tego, że świątynia w Izraelu będzie odbudowana właśnie w czasach końca. Do tej pory zwróciliśmy uwagę na to, że 9 rozdział rozpoczyna się modlitwą Daniela, który dopiero co zwrócił uwagę na proroctwo Jeremiasza o tym, że niewola, do której trafił Izrael, ma trwać 70 lat i prorok Daniel modli się do Boga. Prosi Boga, żeby to proroctwo zostało wypełnione. I w efekcie tej modlitwy Pan Bóg posyła do Daniela Gabriela, który zwraca się do Niego tymi słowami. Gdy zacząłeś swoje błagalne modlitwy, wydane zostało polecenie, ja zaś przybyłem, aby ci je oznajmić, gdyż jesteś umiłowanym. Zastanów się więc nad tym poleceniem i zrozum treść widzenia. I teraz czytamy to, co jest takim bezpośrednim kontekstem właśnie tego 27 wersetu. Z dziewiątego rozdziału księgi Daniela. A zatem Gabriel, posłany przez samego Boga do Daniela, mówi do niego tak: 70 tygodni wyznaczono Twojemu narodowi i Twojemu świętemu miastu, by ustało przestępstwo i zaniechano grzechu, by dokonano przebłagania za winę i zaprowadzono wieczną sprawiedliwość, jak również by uznano widzenie i proroka oraz namaszczono miejsce najświętsze. Ty zaś zastanów się i zrozum. Od wydania nakazu dotyczącego powrotu i odbudowania Jerozolimy aż do pomazańca księcia będzie siedem tygodni i dwa tygodnie. Na nowo zostanie odbudowany dziedziniec i fosa, jednak będą to czasy ucisku. A po 62 tygodniach pomazaniec zostanie stracony i już go nie będzie. Miasto natomiast i świątynie zniszczy lud księcia, który nadejdzie, lecz jego kres nastąpi wśród powodzi. Jednakże aż do końca trwać będzie wojna i spustoszenie, które zostało postanowione. W przeciągu jednego tygodnia umocni on przymierze z Wieloma, w połowie tygodnia zniesie ofiarę krwawą i ofiarę pokarmową. Natomiast ohydy spustoszenia rozprzestrzenią się aż do swej pełni, a wówczas wyznaczona kara spadnie na tego, który dokonał spustoszenia. No to co, spróbujemy zrozumieć ten tekst. Arku, tam było 70 lat, tutaj jest 70 tygodni. To 70 tygodni, taka szybka matematyka, to mniej niż 70 lat. A zatem to, to chyba już powinno być niedługo. Dobra obserwacja. Mamy taką ciekawą sytuację, że Daniel. Studiuje Księgę Jeremiasza i zastanawia się nad okresem 70 lat, i w odpowiedzi na jego dociekania, Pan Bóg wysyła Gabriela i daje mu proroctwo o 70 tygodniach. Natomiast w proroctwach apokaliptycznych, i do takich proroctw również zalicza się Księga Daniela, zauważamy coś takiego jak proroczy sposób przedstawiania czasu. Dzisiaj chyba wszyscy korzystamy z GPS-ów, ale na pewno są takie osoby, które pamiętają mapy. Mapa jest ilustracją przestrzeni, ilustracją terenu, która zobrazowana jest w tak zwanej skali. I mamy mapy, które wykonane są w skali, według której jeden centymetr na mapie odpowiada na przykład jednemu kilometrowi w terenie. Prawda? Byłoby nonsensem tworzenie mapy w skali 1 do 1, prawda? gdzie jeden kilometr w terenie byłby na jednym kilometrze papieru odwzorowany. I Pan Bóg, kiedy przepowiada pewne okresy prorocze, i możemy to zauważyć i w księdze proroka Daniela, i w Apokalipsie Świętego Jana, posługuje się czymś właśnie takim jak skala czasu do obrazowego języka proroczego. I tę zasadę nazywamy zasadą liczenia jednego dnia jako jeden rok. I jeden z takich przykładów mamy w historii wędrówki Izraela, który był już na granicy z możliwością wejścia do Kanaanu wysłali 12 szpiegów którzy przez 40 dni oglądali tę ziemię i wrócili z raportem powiedzieli ziemia jest super ale są problemy nie wejdziemy i zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi i pan bóg powiedział tak jak przez 40 dni chodziliście po tej ziemi i nie uwierzyliście w to że ja mogę was wprowadzić to teraz będziecie chodzić 40 lat po pustyni aż uwierzycie i faktycznie, kiedy czytamy historię Izraela, po 40 latach doszli do tego miejsca, kiedy mogli przekroczyć Jordan i wejść do Ziemi Obiecanej. Mamy również ciekawe przykłady w proroctwie Ezechiela, kiedy Pan Bóg właśnie w tym kontekście, który omawiamy, najazdu Babilonczyków, oblężenia Jerozolimy, zdobycia Jerozolimy, wydaje polecenie, aby prorok Ezechiel odgrywał tak jak chłopcy bawiący się w piaskownicy, Odgrywał scenę oblężenia Jerozolimy, i również Pan Bóg tam wyraźnie mówi, że w tej zabawie, na którą przyglądają się wszyscy ludzie i zadają sobie pytanie, co prorok Jeremiasz chce nam powiedzieć, co Pan Bóg przekazuje przez proroka Jeremiasza. Pan Bóg mówi, każdy dzień Twojego leżenia przy tym modelu miasta, będzie odpowiadał jednemu rokowi rzeczywistej historii Twojego ludu. A więc mamy tę proroczą zasadę liczenia jednego dnia jako jeden rok, i ta zasada ewidentnie jest zastosowana w tym miejscu, a więc mamy do czynienia z 70 tygodniami. 70 tygodni to jest 490 dni, a więc proroctwa tak naprawdę mówi o 490 latach. Jeremiasz pyta o 70 lat. Pan Bóg mówi, mam dla Ciebie poselstwo, w którym 70, którymi się interesujesz, zostanie pomnożone przez 7. Powiem Ci coś na temat tego, co stanie się w ciągu 490 lat. Co ciekawe, to proroctwo z Jeremiasza, ono i tak, chociaż w niewielkim stopniu, ale jednak zostaje wypełnione, bo Izrael wraca faktycznie do swojej ziemi. Czyli Pan Bóg wypełnia to proroctwo, i zresztą nawet tutaj czytamy w tym poselstwie od Gabriela, kiedy on mówi, że będzie dekret o odbudowie Jerozolimy. Czyli mamy obietnicę, że to się spełni. Ale Gabriel daje również już dużo szerszą perspektywę i wychodzi dużo bardziej do przodu, jeżeli chodzi o to, co się wydarzy z Izraelem. I ten werset 24 jest takim skrótowym opisem tego wszystkiego, co ma się wydarzyć. Dlatego, że te 70 tygodni jest wyznaczone po co: by ustało przestępstwo, by zaniechano grzechu, by dokonano przebłagania za winę. I zaprowadzono wieczną sprawiedliwość, jak również by uznano widzenie i proroka oraz namaszczono miejsce najświętsze. I teraz pytanie, czy to wszystko, co tutaj jest napisane, wypełnia się w czasie tych 70 tygodni? I to, co powiedziałeś, jest bardzo istotne, ponieważ bardzo często popełniany jest błąd polegający na tym, że Osoby chcące zrozumieć to proroctwo o 70 tygodniach skupiają się na wierszu 27, pomijając wcześniejsze wydarzenia, czego to proroctwo w ogóle dotyczy. Nie ma wątpliwości, że to proroctwo dotyczy Jerozolimy i judejczyków, Żydów, nie ma wątpliwości, na samym wstępie Gabriel o tym mówi. Ale zauważmy, że w tym streszczeniu paroroctwa, które na samym początku daje Gabriel, nie ma mowy o antychryście. W ogóle w całym tekście, które przeczytaliśmy, nie występuje słowo antychryst. A wręcz powiedziałbym, że jest odwrotnie, bo jest powiedziane, że ma ustać przestępstwo, grzech ma być zaniechany, wina ma być przebłagana i ma być zaprowadzona wieczna sprawiedliwość. A nie pojawić się antychryst. I mało tego, Dwudziesty piąty werset wręcz wprost mówi o tym, że w tym czasie ma się pojawić pomazaniec książę. I jeżeli ktokolwiek ma skojarzenia, że ten pomazaniec książę to jest Jezus Chrystus, to wygląda na to, że to skojarzenie jest jak najbardziej słuszne, bo Chrystus znaczy pomazaniec, oznacza mesjasz. To są te same słowa. Więc jeżeli ten tekst mówi o tym, że w ciągu tych 70 tygodni, czy w zasadzie pod koniec tych 70 tygodni ma się pojawić pomazaniec księża, tylko pytanie, czy takie rozumienie ma jakąkolwiek podstawę? Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy przyjrzeć się pewnym okresom, które są podane w tym proroctwie. Ty zaś zastanów się i zrozum od wydania nakazu dotyczącego powrotu i odbudowania Jerozolimy aż do pomazańca księcia będzie. 7 tygodni i 62 tygodnie. Wspomnieliśmy o zasadzie dzień za rok. 7 tygodni i 62 tygodnie to jest 69 tygodni proroczych, czyli 483 lata. Pytanie, od kiedy ten okres powinien być liczony? I Gabriel mówi wyraźnie, że od wydania nakazu dotyczącego powrotu i odbudowania Jerozolimy. I w historii Izraela w tym okresie były trzy różne dekrety, między innymi na samym początku, po zdobyciu Babilonu, Cyrus zezwolił na powrót do Judei i odbudowę świątyni, co zresztą było wypełnieniem tego proroctwa po 70 latach, o którym mówił Jeremiasz. Ale dopiero w 457 roku przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, król Artaxerxes wydał dekret, który pozwalał Żydom nie tylko odbudować świątynię, ale odbudować Jerozolimę. I Gabriel wyraźnie wskazuje na ten moment w historii, kiedy wydane będzie słowo, kiedy wydane będzie nakaz o odbudowie Jerozolimy. Jerozolima przez cały ten czas leży w gruzach, a więc mamy w historii rok 457. Dekret zezwalający na odbudowanie Jerozolimy, co jest równoznaczne z odbudowaniem państwowości, prawda? z uzyskaniem pewnego rodzaju niepodległości. I kiedy dodamy do tego roku 483 lata, które mają nas doprowadzić do Mesjasza, pamiętając, że na osi czasu nie ma roku zerowego, tak jak na osi liczbowej, dojdziemy do roku 27, już naszej ery. I mamy pytanie, czy coś szczególnego, co związane jest z pojawieniem się Mesjasza, wydarzyło się około tego 27 roku? Mm. I mamy zdecydowaną odpowiedź: tak, na to pytanie. I żeby nie było wątpliwości, że faktycznie to musi być w roku 27, to o dziwo nie mamy podanego dokładnego roku, w którym Pan Jezus się urodził, ale mamy podany rok, w którym rozpoczął swoją służbę. I tak właśnie wspomina o tym. Łukasz w trzecim rozdziale, od pierwszego do trzeciego wersetu, gdzie mówi: W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą Galilejskim Herod, tetrarchą Iturejskim i Trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza, doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza na pustyni i przeszedł całą krainę nad Jordańską. Głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I dalej od 21. wersetu czytam. A gdy wszystek lud przyjmował chrzest, i gdy Jezus został ochrzczony, modlił się i otworzyło się niebo, i stąpił na niego duch święty w postaci cielesnej, jak gołębica, i odezwał się głos z nieba: Tyś jest syn mój umiłowany, którego sobie podobałem. A więc Łukasz wskazuje na konkretny czas, właśnie w okolicy 27. roku, na który wskazuje prorosło Daniela. Kiedy Jezus Chrystus jest ochrzczony. I kolejny fragment z Ewangelii Łukasza w rozdziale czwartym wyraźnie łączy te dwa fakty, chrzest Jezusa Chrystusa z rozpoczęciem jego misji. Z tym, kiedy o Jezusie mówimy, że został namaszczony i w języku greckim mamy właśnie od tego terminu słowo Chrystus, natomiast w języku hebrajskim mamy to słowo Masiach, od którego mamy nasze współczesne Mesjasz. I czwarty rozdział Ewangelii Łukasza sprawozdaje moment, w którym Jezus Chrystus dokonuje jak gdyby oficjalnej proklamacji tego, kim jest i co robi na tym świecie. I może przeczytajmy te teksty z czwartego rozdziału Łukasza od 16 do 21 wiersza. I przyszedł do Nazaretu, mowa o Jezusie, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana i zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich. Dziś. Wypełniło się to pismo w uszach waszych. I tutaj może warto zwrócić uwagę, że on nie tylko mówi, że to się wypełniło, ale tutaj jest słowo i namaścił mnie, i odnosi to do siebie, że on jest tym namaszczonym, czyli on jest tym mesjaszem, on jest tym pomazańcem, on jest tym księciem pomazańcem. A więc musimy wyraźnie powiedzieć, że kiedy czytamy Ewangelię, ha, nie tylko Ewangelię, kiedy czytamy na przykład sprawozdanie z Księgi Dziejów Apostolskich, spotkanie apostoła Piotra u korneliusza w dziesiątym rozdziale, również apostoł Piotr zwraca uwagę na ten moment, na moment chrztu Pana Jezusa, jako moment, w którym coś ważnego zaczęło się dziać, w którym Jezus Chrystus rozpoczął oficjalnie swoją misję jako mesjasz, jako zbawiciel świata, jako namaszczony. A więc kiedy patrzymy na 25 wiersz, nie powinniśmy mieć wątpliwości, że ta część tego proroctwa, te 69 tygodni doprowadza nas do czasu pojawienia się Jezusa Chrystusa, do czasu, kiedy Jezus Chrystus po swoim chrzcie rozpoczyna swoją publiczną działalność to teraz pytanie, czy to, co ma się wydarzyć w ciągu ostatniego tygodnia, również jesteśmy w stanie znaleźć w wydarzeniach z życia Pana Jezusa. Przypomnijmy jeszcze raz, co mówi 26 werset, który odnosi się do tego, co się ma wydarzyć po 62 tygodniach. Ja tylko przypomnę, że 62 tygodnie mają miejsce po 7 tygodniach, które były wcześniej. A zatem łącznie jest tego 69 tygodni i opisuje ten ostatni tydzień w taki sposób. Po 62 tygodniach pomazaniec zostanie stracony i już go nie będzie. Miasto natomiast i świątynię zniszczy lud Księcia, który nadejdzie, lecz jego kres nastąpi wśród powodzi. Jednakże aż do końca trwać będzie wojna i spustoszenie, które zostało postanowione. I chyba nikt z naszych słuchaczy nie ma wątpliwości, jak wypełniło się to proroctwo, ponieważ my wiemy, że pan Jezus Chrystus nauczał prawdopodobnie przez okres i pół roku. I został skazany na śmierć. Jego śmierć nastąpiła dokładnie w tym czasie, na który wskazuje księga Daniela, po 62 tygodniach. 69 tygodni, czyli ten okres 7 i 62, doprowadza nas do chrztu pana Jezusa. I proroctwo zapowiada, że po tym okresie, po momencie, kiedy pan Jezus rozpoczyna swoją służbę jako mesjasz, zostanie zabity. I w dalszym ciągu proroctwo zapowiada jeszcze inne rzeczy, które będą dotyczyły miasta Jerozolimy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewien istotny fakt, który powinniśmy zauważyć dotychczas. Nie mamy wątpliwości, że proroctwo dotyczy narodu izraelskiego, że dotyczy Jerozolimy. Natomiast zauważmy, że to proroctwo ma dwóch bohaterów. I dotychczas mamy tylko dwóch bohaterów, którzy są gdzieś na scenie tego proroctwa. Jeden bohater to jest książę-mesjasz, meszyjach-nagid, Jezus Chrystus. Drugim bohaterem jest lud jakiegoś księcia, który nadejdzie po to, żeby zniszczyć miasto. To są tylko ci dwaj bohaterowie, o których dotychczas to proroctwo mówi. Mesjasz i lud księcia, który zniszczy miasto. I kiedy zadamy sobie pytanie, no to kim jest ten lud księcia, który zniszczy miasto, no to musimy zadać sobie pytanie, o jakie miasto chodzi? Proroctwo odpowiada, chodzi o Jerozolimę. Kiedy nastąpiło zniszczenie Jerozolimy, które miałoby miejsce również gdzieś po pojawieniu się Mesjasza, po jego śmierci, która nastąpiła? I mamy tylko jedno wydarzenie w historii, do którego możemy się odwołać. Jest to rok 70. naszej ery, kiedy wojska rzymskie pod wodzą Wespazjana i Tytusa, a później Tytusa, który jak wiemy zabronił żołnierzom burzenia i palenia świątyni, dokonały w 70. roku totalnego zburzenia miasta. I musimy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że Jezus Chrystus dokładnie tak rozumiał wypełnienie tej części proroctwa. I słowa Jezusa Chrystusa odnoszące się do tego proroctwa zapisane są w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, tam wiersz 15. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. A więc Jezus Chrystus, wskazując na zburzenie Jerozolimy, przenosi uwagę swoich słuchaczy do proroctwa Daniela do tego proroctwa o 70 tygodniach i mówi te rzeczy, które zapowiadają spustoszenie, tę ohydę spustoszenia, to są te rzeczy, które zapowiedział prorok Daniel i Pan Jezus upatruje wypełnienia tych wydarzeń nie w jakichś czasach końca, w naszych czasach. Pan Jezus widzi wypełnienie tego proroctwa w jego czasach, kiedy wskazuje konkretnie na zburzenie Jerozolimy, które miało miejsce w roku 70. Czyli czytamy o tym, że po tych 62 tygodniach pomazaniec, mesjasz, Chrystus zostanie stracony i tak się stało. Miasto i świątynia ma być zniszczona przez lud księcia, który nadejdzie i tak się stało i tak się stało. I teraz przechodzimy do tego 27 wersetu, który konkretnie opisuje ostatni tydzień z tego całego okresu 70 tygodni. Ale zanim przyjrzymy się wydarzeniom, które są tam opisane, myślę, że powinniśmy ustalić pewną logikę tego proroctwa. Proroctwo o 70 tygodniach nie jest jedynym proroctwem w księdze Daniela, który zajmuje się okresami czasu. Mamy proroctwo w drugim rozdziale, w siódmym rozdziale, w ósmym rozdziale i jest jedna charakterystyczna cecha, która dotyczy tych wszystkich proroctw. Czas przedstawiony jest jako sekwencja jako zazębiające się wydarzenia następujące po sobie. Być może słucha nas ktoś, kto w ubiegłym roku, w roku 2023, obchodził 69 urodziny. Jeżeli zadam pytanie, które urodziny będzie obchodziła ta osoba w roku 2024, jaka powinna być odpowiedź? To jest, ktoś by powiedział niedorzeczne pytanie. Wiadomo, że ktoś, kto w ubiegłym roku miał 69. urodziny, w tym roku będzie miał 70. urodziny. W związku z tym mam drugie pytanie. Jeżeli to, co dotychczas mówiliśmy, dotyczyło wydarzeń po 69. tygodniu, który tydzień następuje po 69. tygodniu? Szczególnie, że mówimy wyraźnie o okresie 70 tygodni. 69 tygodni już zostało opisane i mówimy o ostatnim tygodniu z 70 tygodni. Gdybyśmy chcieli, gdyby to proroctwo mówiło, że ostatni okres, ostatni tydzień jest odcięty na jakiś nieokreślony czas, to proroctwo nie mówiłoby o 70 tygodniach, mówiłoby o 69 tygodniach i o jednym tygodniu, który ma się wydarzyć. Gdzieś, kiedyś w przyszłości. I powodem, dla którego w ogóle czynimy tę obserwację, że no 70. urodziny następują po 69. i tak samo 70. tydzień musi nastąpić po 69., wynika z konkretnej rzeczywistości. Proponenci idei budowy trzeciej świątyni, w której ma zamieszkać Mesjasz, z powodów, których próżną by nam było szukać w Piśmie Świętym. I z powodów, które nie są nam znane, ten 70. tydzień lokowany jest gdzieś w jakiejś nieokreślonej przyszłości i tam wówczas mają dokonać się te wydarzenia. Pytanie, czy podstawy do takiego zrozumienia znajdujemy w tekście? Nasza ocena tego tekstu doprowadza nas do odpowiedzi nie. Nie znajdujemy w tekście żadnego powodu, aby z proroctwa o 70 tygodniach, w których Drugi tydzień następuje po pierwszym, szósty po piątym, sześćdziesiąty po pięćdziesiątym dziewiątym, aby siedemdziesiąty nie miał nastąpić po sześćdziesiątym dziewiątym. Jest to kompletnie niezgodne z logiką tego proroctwa i ze sposobem, w jaki czas jest przedstawiony w proroctwach. Ale gdyby któryś z naszych słuchaczy znał odpowiedź, dlaczego powinna być taka luka między sześćdziesiątym dziewiątym, a 70 tygodniem, to jesteśmy bardzo otwarci. Prosimy, napiszcie do nas czy w komentarzu, czy wiadomość w mailu, bo próbowaliśmy dociec skąd taka idea, i na razie jedyne co możemy znaleźć, to to, że po prostu komuś tak to pasowało. Póki co w Biblii zauważamy konsekwentnie, że każdy tydzień następuje po poprzednim, bez żadnej luki. Zatem przypomnijmy jeszcze raz ten 27 werset. On wprost mówi, że chodzi o jeden ostatni tydzień z tego okresu 70 tygodni i jest napisane w przeciągu jednego tygodnia umocni on przymierze z wieloma, w połowie tygodnia zniesie ofiarę krwawą i ofiarę pokarmową, natomiast ohydy spustoszenia rozprzestrzenią się aż do swej pełni, a wówczas wyznaczona kara spadnie na tego, który dokonał spustoszenia. Przypomnę tylko że Hal Lindsey mówi, że ten zaimek on odnosi się do antychrysta. I moje pytanie do każdego z naszych słuchaczy, jak ktoś potrzebuje, niech się zatrzyma na chwilę, zastanowi, czy znajdujemy jakąkolwiek logiczną przesłankę co do tego, że ten tekst mówi o antychryście. Jest kilka rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, szukając odpowiedzi na to pytanie. Przede wszystkim, jeżeli chcielibyśmy w tym tekście widzieć Antychrysta, który pojawi się w czasach końca, stoimy w sprzeczności do opinii, jaką Pan Jezus miał na ten temat. i do zrozumienia jakie Pan Jezus miał w tej kwestii, bo Pan Jezus z tych wydarzeń z 27 rozdziału, Dopatrywał się w mającym nastąpić w 70 roku najeździe Rzymian i zburzeniu Jerozolimy. Czytaliśmy tekst Mateusz 24,15. Pan Jezus tam lokuje zrozumienie tego tekstu, nie w jakimś nieokreślonym czasie przyszłości. Druga rzecz, ten zaimek on, który występuje w wierszu 27, kiedy ten On ma zawrzeć przymierze z wieloma i ma znieść ofiary krwawej z pokarmów, ten zaimek nie wisi w powietrzu. Ten zaimek odnosi się do czegoś, co było wcześniej. prawda? Ten wiersz 27 to nie jest wiersz 27, który jest tylko 27 wierszem. To jest 27 wiersz pewnej całości, która była wcześniej. A więc mamy tylko dwie możliwości, do kogo ten zaimek on może się odnieść. Możliwość pierwsza, jest to książę mesjasz. Możliwość druga jest to lud księcia, który przybędzie i zniszczy miasto. I chciałbym coś zaproponować. Odłóżmy w tym momencie inne zrozumienia tego tekstu i zobaczmy, czy Nowy Testament pomoże nam w zidentyfikowaniu tego, kto kryje się za tym zaimkiem on. Jeżeli ten ostatni tydzień Tyczy się Jezusa Chrystusa, to zwróćmy uwagę, że ten tydzień jest podzielony na pół i zasadniczo teologowie zgadzają się, że Pan Jezus nauczał pół roku, tak jak tutaj mamy zasadę dzień za rok, 3,5 dnia równa się 3,5 roku. Czyli po tych 3,5 roku powinniśmy znaleźć jakieś potwierdzenie biblijne na to, że Pan Jezus zawiera przymierze, znosi ofiarę krwawą i ofiarę pokarmową. I pytanie, czy znajdujemy takie potwierdzenie? Zwróćmy uwagę na 26. rozdział Ewangelii Mateusza, która w 27. wierszu opisuje ostatnie spotkanie pana Jezusa z jego uczniami, które nazywamy Ostatnią Wieczerzą. W czasie tej ostatniej wieczerzy stało się coś takiego. Następnie wziął kielich, chodzi tutaj o pana Jezusa, i odmówiwszy dziękczynienie, dał im. Apostołom zgromadzonym razem z nim w wieczorniku, mówiąc, i zwróćmy uwagę na to, co Pan Jezus mówi. Pijcie z niego wszyscy, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Czyli mamy przymierze z wieloma. Jest nowe przymierze, jest krew przymierza i jest ono zawarte z wieloma. To teraz pytanie: Czy znajdziemy jakieś potwierdzenie, że ofiara krwawa i z pokarmów została zniesiona? W Nowym Testamencie znajduje się szczególny list, list do Hebrajczyków. Pamiętajmy, że większość. Pierwszych chrześcijan w kościele to byli chrześcijanie żydowskiego pochodzenia i dla nich był to bardzo czuły moment. Jezus Chrystus umarł na krzyżu, ale jak jego śmierć ma się do tego, co w dalszym ciągu dzieje się w świątyni. Pamiętajmy, że świątynia przez jeszcze około 40 lat jest i funkcjonuje. I autor listu do Hebrajczyków pisze traktat teologiczny, który wyjaśnia. Relacje pomiędzy świątynią Starego Testamentu a Jezusem Chrystusem, Jego śmiercią i Jego służbą. I chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka tekstów z tego listu, na początku może z 9 rozdziału, wiersze 11 i 12. Lecz Chrystus, kiedy czytalibyśmy w całym kontekście, zobaczylibyśmy, że autor w tym wierszu 11 jak gdyby włącza hamulce po wywodach, które były wcześniej, mówi, w systemie Starego Testamentu było tak, tak i tak, lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. A więc. Zauważmy, że kiedy Gabriel robi ten wstęp, w którym wyjaśnia, czego będzie dotyczyło proroctwa Daniela, mówi o namaszczeniu miejsca Najświętszego, mówi o zmazaniu winy, mówi o zaprowadzeniu wiecznej sprawiedliwości, Jezus Chrystus, kiedy przyszedł, kiedy zmarł, kiedy złożył swoją ofiarę, dokonał wiecznego odkupienia. Jezus Chrystus zaprowadził przez swoją śmierć tę wieczną sprawiedliwość, którą zapowiada proroctwo 70 tygodni z dziewiątego rozdziału Księgi Daniela. Popatrzmy na kolejny fragment w rozdziale dziesiątym od wiersza pierwszego, albowiem zakon zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy. Nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą, bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie, czyli te ofiary krwawe, przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. To też, przychodząc na świat, mowa o Jezusie Chrystusie, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi: nie chciałeś i nie podobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada: oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Pytanie o kim pisze autor listu do hebrajczyków. Autor listu do hebrajczyków mówi o Jezusie Chrystusie i zwróćmy uwagę na następne zdanie. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Autor listu do hebrajczyków używa wręcz tych samych słów, które znajdujemy w księdze Daniela, że Jezus Chrystus, który przyszedł jako Mesjasz, zniósł ofiary krwawe. To jest cały punkt tego wywodu. Tamte ofiary nie doprowadzały do doskonałości, tamte ofiary nie zmazywały grzechu, i Jezus Chrystus przychodzi, składa swoją ofiarę i składając swoją ofiarę jako nową ofiarę, znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz. Na zawsze. Według Gabriela ta sprawiedliwość, to oczyszczenie, to załatwienie sprawy grzechu miało nastąpić na wieki, a więc raz na zawsze, i dokładnie tak zdefiniowana jest służba Jezusa Chrystusa. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów, lecz gdy On, Chrystus, raz na zawsze złożył jedną ofiarę za grzechy, Usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęcani. A więc pytanie, czy wiersz 27 w 9 rozdziale Księgi Daniela, który mówi On umocnie przymierze z wieloma w tym ostatnim tygodniu. On zniesie ofiarę krwawą i z pokarmów odnosi się do Jezusa Chrystusa czy do Antychrysta? Chciałbym zwrócić uwagę na to, że w tym proroctwie Antychrysta w ogóle nie ma. Jedyne dwa podmioty, do których ten zaimek on może się odnosić, to albo książę Mesjasz, albo lud księcia, który zniszczy miasto i świątynię. I myślę, że byłoby to niedorzecznością, abyśmy uważali, że armia rzymska wypełniła to proroctwo, ponieważ jest to proroctwo o Mesjaszu. To nie jest proroctwo o antychryście. To jest jedno z najwspanialszych proroctw Starego Testamentu, które umiejscawia w konkretnym czasie w historii pojawienie się oczekiwanego Zbawiciela, wskazuje na misję, jaką ten Zbawiciel miał wypełnić, natomiast Nowy Testament daje nam świadectwo, jak ta misja została wypełniona. Jezus Chrystus zawarł przymierze z wieloma, kiedy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, zauważymy, że w wyniku prześladowania Szczepana apostołowie wierni opuszczają Jerozolimę i Ewangelia trafia do Pogan. Nawraca się Saul, który staje się apostołem Pawłem, który znany jest jako apostoł Pogan. Mamy sprawozdanie o dworzaninie królowej etiopskiej, mamy sprawozdanie o Korneliuszu, mamy sprawozdanie o poganach, do których dociera Ewangelia za pomocą działalności apostoła Pawła. To jest wynik przymierza, które pan Jezus zawarł z Wieloma. Jego zbawienie, jego ofiara nie była tylko dla jego narodu, ale była dla wszystkich. A więc sumując to wszystko, co powiedzieliśmy na temat tego proroctwa 70 tygodni, jeżeli odłożymy wszelkie opinie i komentarze na temat tego i 27 wiersza w 9 rozdziale księgi Daniela i tego całego ciągu od 24 wiersza, nie znajdujemy żadnych biblijnych podstaw do tego, aby w tym proroctwie widzieć antychrysta. To proroctwo mówi o Mesjaszu i o ludzie jakiegoś księcia, który przybędzie, aby dokonać tego spustoszenia. Natomiast to proroctwo przede wszystkim mówi o Jezusie Chrystusie. To proroctwo mówi o tym, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem, który we właściwym czasie i miejscu pojawia się, wypełnia proroctwa Starego Testamentu, wypełnia symbolikę świątyni Starego Testamentu i tak jak czytaliśmy, znosi pierwsze ten system symbolicznych ofiar krwawych, ofiar z pokarmów, które wskazywały na niego. Po to, żeby zaprowadzić drugie, żeby rozpocząć funkcjonowanie prawdziwej, niebiańskiej świątyni, w której on jest ofiarą i kapłanem. I my tego poselstwa nie możemy stracić z oczu. To poselstwo znajduje się w dziewiątym rozdziale księgi Daniela. I jest to w naszym zrozumieniu tragiczne, że że z jednej strony mamy chrześcijan, którzy dopatrują się antychrysta gdzieś w świątyni Bożej, którą lokują w ostatnich czasach, zgodnie z ich zrozumieniem tego drugiego rozdziału listu do Tesaloniczan, i w tym samym czasie ci sami chrześcijanie umieszczają antychrysta w centrum proroctwa, które mówi o Jezusie Chrystusie, o jego misji, o tego, co on dokonał w planie zbawienia, przychodząc na naszą ziemię. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeżeli podobają się Wam nasze programy, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas pod hasłem Dialog z Biblią na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia!